Kolejny odcinek Urokiego Dokiego, baby! No i ja was witam, moi drodzy, dzisiaj po raz kolejny powrócimy sobie do gry New Super Mario Bros. U Deluxe. I słuchajcie, nareszcie dzisiaj zabierzemy się za ostatni świat w tej grze, czyli Peach's Castle. No i niestety, jak w każdym Mario, ostatni, ósmy świat musi być pokryty lawą. Dzisiaj będziemy musieli przejść aż 5 etapów i w nich będzie się działo naprawdę wielki chaos. A w ostatnim poziomie będziemy musieli bronić się przed Bowserem Juniorem i stoczymy walkę z jego ojcem. Ale jak mi poszło i jak wygląda koniec fabuły New Super Mario Bros. U Deluxe, dowiecie się oglądając materiał do samego końca. No to zanim zaczniemy, ty drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, w którym przechodzę ostatni dodatkowy świat, to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli wam się podoba materiał, to zarzućcie bardzo dużo łapek w górę tu poniżej i w sekcji komentarzy zostawcie dzisiaj komentarz o treści hashtag lawa dla zasięgu. No więc ja jak zwykle życzę miłego dnia oraz miłego oglądania. No to ja was witam, moi drodzy, jesteśmy już za Marine Clouds, lecimy sobie dalej, zrobiliśmy ten boarding the ship. Nie grałem kilka dni i teraz boję się, po prostu się obawiam. Lawowy świat, oczywiście, Peach's Castle. Obawiam się po prostu tego, jakie to będą levele. Wszystko się nagrywa, czyli mamy tu księżniczkę Peach i Bowser Jr. jednak żyje, aha. Dopiero co z nim walczyliśmy przecież, o co tu chodzi? Dobra, mamy pipa i możemy iść od razu do pierwszego levela. Meta Remote, tutaj jest Secret Exit, to jest ostatni Secret Exit w grze. Sobie sprawdziłem na internecie. Dobra, bierzemy ciebie, żebyś ty mi nie uciekł. What the shit? Meteoryty, okej. Meteory takie będą, dobra. No tylko trzeba uważać. Idziemy przed siebie, tylko żeby nie ominąć. Star coina. No. Excuse me? O mój Boże, no. No. Jest źle. Ale jest checkpoint. What the shit? Czyli te platformy, aha, one mogą... Oj. Te platformy mogą spaść, dobra. Jak mam to zdobyć? Ja chyba muszę poczekać, aż te meteoryty spadną tutaj. Te platformy mogą spadać, że i wtedy lawa bije. Okej. Ale spam jest duży tego. No. Wolałem podbiec. Dobra. Oh god. Oh god! O, jeszcze mam czas? Please. Wiedziałem. No i po Baby Yoshi, chociaż do tego levela nie za bardzo ten Baby Yoshi chyba. Ale widziałem trzeciego Starcoina, czy ja muszę jakiegoś wall jumpa tam zrobić poważnie? No cóż, jak trzeba, to trzeba. O Jesus, jak te platformy się ruszają? Ej, a teraz grzyb, a wtedy nie było grzybka? Co jest? Okej. Jezu! Co ja za trik zrobiłem? Nie mam słów. Nie mam absolutnie słów. Dobra, chowamy się jakby, no ale... O Jesus. Mhm. Dokąd mnie to zaprowadzi? Jezu, czemu ja się nie wybiłem z tego? Czemu ja się z tej platformy nie wybiłem? Co jest? Ale mnie zaczyna, już mnie zaczyna denerwować ten poziom. Dopiero drugi raz zdedłem chyba. Jak dobrze liczę, nie, no tak. Bo dopiero zaczęliśmy. A już takie cyrki. Jezu, jak ciężko się steruje Mario na tych platformach, naprawdę. Dobra. O god, ale nagle jakiś spam się robi. Muszę wyczuć te platformy, tak? Nagle tak do góry i mocno w dół. I mogę już.
god, oh god. Tam rura była. Ja chcę dokończyć level. Chociaż tyle, po prostu mieć czyste konto? Nie wiem, jakby to powiedzieć. Czyli tam rura była, żeby wyjść. Dobra. Po to to było. Po to się układały te platformy. Teraz mam problem. Znaczy, no muszę dotrzeć do tego checkpointa najpierw, okej? Okay? Mam problem mianowicie... Aha, patrzcie, ja tutaj tego power-upa już nie dostałem. Jak tam dolecieć odpowiednio? Proszę, żebym ja nie dostał na głowę. Oh god, oh god. Czemu ja się tak wybiłem dziwnie? Nie, zaraz! Jest! 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 Ale miałem szoker... Nie gadajcie tylko. A spadłem, proszę. Jest, dobra, normalne wyjście. Znaczy, wyjście z Secret Exita. Ale miałem zawał serca. Ale miałem zawał serca, że ja wpadłem do lawy. A jednak nie, nie wpadłem do lawy. Że ta lawa dotknie moich podeszw, moich twardych pięt, co nie, Mario, odbiegania. Ale jeszcze musimy tą trzecią monetkę zdobyć. Więc to jeszcze nie jest koniec. Ale tu leveli trochę jest. Pytanie, ile w zamku będzie, bo to też ja nie wiem, czy nie jest to ukryte. Czyli znowu zaczynamy od zera. No i teraz jak sensownie zebrać tamtą monetkę? Tutaj idealnie. Teraz w dół będzie mocno. Trzeba przeczekać. O Jezu, jaki spam! I teraz chyba najlepiej tu. Nawet z tym. Dobra. Dobra. Jak? Nikt mi nie zupełnie. Jak mam się tam od tych ścian odbijać? To excuse me? Ale to jest ultra ciężkie, naprawdę. To jest syfiaste. Dobra. Okej. Okay. Przeczekajmy tutaj. Nie wiem jak mam to zrobić. Może Baby Yoshi jednak? W mojej opinii tą część powinienem z Baby Yoshim zrobić. Jeśli nie, to już nie, absolutnie nie wiem. To już wtedy troszeczkę głupawki dostanę. Oh no! Dobra, słuchajcie, żeby tu nie siedzieć 5 lat, biorę Nabita. Czy Nabit może w tą lawę wejść? Może. Żeby nie siedzieć 5 lat, bo nie chce mi się naprawdę, to... No muszę Nabitem, tak? Jakby od lawy dalej będę obrywał, ale... Ja nie wiem nawet jak tego wall jumpa zrobić. Naprawdę absolutnie nie wiem. Czy ja od tego obrywam? Nie. Okej, okay, chociaż tyle. No w dół teraz. Jak? Chyba, że... No nie. Czy ja czegoś tu nie rozumiem z tym poziomem? Zaczyna mnie to martwić, moi drodzy. Bo nie wiem. Absolutnie nie wiem. Ja już tu siedzę 20 minut. I YouTube nie pomaga. Znaczy, z jedną rzeczą pomaga. Na zasadzie, weź sobie Ice Flowera. Tylko, że jest jeden problem. Ja mam checkpoint od tego miejsca. Czy jest jakiś sposób na zresetowanie checkpointa? Nie, nie ma. Chyba pójście do innego levela. Nie wiem, chodźmy do kolejnego levela w takim razie. Magma River Course. I może jak tam nie będę miał checkpointa, to ja się tam wrócę. Co to było tam po lewej? What the shit? Zaczynam strasznie już marudzić na tą grę. Jeszcze bardziej. O, Starcoin. O? Serio, ten małpiszony. What the fuck?
I dobra, bo te Monty Mole to zaraz... Cztery razy skoczyłem. Uśmiech nieszeroki, to jest tylko nerwowy uśmiech, nie denerwuj się. Dobra, mam Ice Flyera, zdobyłem. No warunek jest taki, że wtedy cały level od zera trzeba. No i już dupa, nie zdobędę. Quit. Lecimy do kolejnego poziomu. Tego drugiego, żeby checkpoint się zresetował. Nie rozumiem. Po co takie coś robić? Jak tam ewidentnie wall jumpa się nie da robić. To znaczy, pokazywali na filmikach, że się da. Jacyś pro gamerzy w Mario pokazywali, że się da. Spadajcie. Umrzyjcie, proszę. Dobra, tym razem się udało. Pamiętacie, ostatnim razem 4 razy musiałem. Co za potwór. 4... Aha. Nie, Monty Mole, sio. Jezu, jak ja ich nienawidzę, tych Monty Molów. Ale one są katastrofą. Czyli jak będzie 5 wrogów, to się resetuje, dobra. Znaczy resetuje, stoi w miejscu. Ice Flower. Spoko. Z dwóch stron atak? Dobra, kolejne gumby. I żółwik. Dobra, muszę na niego uważać. Okej. Dobra, o to chodziło. No, koledzy. O. Fuck, źle. Ale on się mnie uczepiają, dobrze, że nie biją, co nie? W sensie nie biją tradycyjnie. Jest Ice Flyer w razie czego. O, już po Ice Flowerze, super, Super. Idealnie! Dawaj, gnoju. Masakra. Jeszcze? O, jest star, jest koniec. Spadnij. Dobra. Zdążę, jest! Ej, mamy! Mamy to! Jezu, udało się! Nareszcie! Tylko, żebym nie wpadł do lawy. Ach, no dobra, już walić tego one-upa. O matko, drugi level dopiero. Ja już nagrywam to bardzo dużo. Bardzo długo. Znaczy, z wycięciami to wiadomo, że będzie trochę krócej, ale... Katastrofa ten poziom! No to jeszcze raz próbuję tamten, no... Co mi innego zostaje? Dobra, próba kolejna. Jakie tym razem kulki na mnie spadną? O mój Boże, jak ledwo. Okropieństwo ten level. Mam. Byleby do mety. Widzieliście, jak było blisko, żebym... Pal licho. Widzieliście, jak było blisko, żebym wpadł do tamtej lawy? Widzieliście, ale jak mi zabiło serce, to było takie pieprznięcie, takie pum. Normalnie już myślałem, że w lawę wpadnę i że po prostu będę płakał, że będę ryczał przy was. 2 pierwsze levele z głowy. Widzę jeszcze 3.
Rising Tides of Lava. Ciekawe, czy to jest trzeci jakby, wiecie, no teraz trzeci, a później już boss, czy nie? What the shit? Okej. Fire Flower. Czy ja tym się podniosę do góry? W ogóle co to... Czy wiecie, działacie jak platforma? Okej. Działacie jak platforma, jak jest lawa. Dobra. Tu mnie nie dosięgnie, nawet na tamtą by nie dosięgło. Dobra, dobrze wiedzieć. Okej, szybko. Mogłem użyć kupa shella na nim, ale dobra. Przeczekajmy. Ale stresiur jest w tym świecie. Nawet tu mogę i... Oh god. Kolega jednak... Ale zaryzykowałem. O matko, za bardzo aż. Kolega jednak Fireflyera lubi. Okej. Oh no. Teraz pytanie, czy chcę checkpointa najpierw. Wali mnie wszystko. Dobra. Biegniemy. Niech to się uda. Jest! Ale bardzo dobrze. Nie bardzo dobrze. Cyk. Dobra. Tutaj jako platformy, ale ja ich nie będę chyba potrzebował. Okej. Co dalej? Gdzie jest trzeci Starcoin? A to pod lawę zejdzie całkowicie. Ojoj! To musi być pomiędzy. Chociaż... A tu? Tu może jakiś winorożec do góry? Nie, po prostu Fireflower. Nie mam pomysłu. Gdzie jest trzeci? Czy chcecie mi powiedzieć, że to jest tak... pomiędzy? To musi być pomiędzy. Please. Co to jest? Zaraz. Okej. I mogę spaść. Co to? Ej, pierwszy raz widzę tego potworka. Gdzie wyląduje? Tutaj wyląduje. Dobra. Muszę tu uważać, bo tu już bym... Dedł? Nie. Nie dedłbym. Okej. Ojoj, źle. Ole fart. No. Żyj. Jak to zrobić? Ustaw się lepiej! Boże, nawet mnie nie denerwujcie! Yes! Jakoś wyszło. Jakoś poszło. Mamy schody. Tylko wiecie co, może jeszcze, bo ja nie wiem co tam będzie. Czy to nie jest już jakiś ostatni level, czy coś. Lećmy jeszcze tu, zobaczmy.
Firefall Cliffs. Masakra, no co jakieś klify, coś znowu będzie na nas spadać. Ja rozumiem, że wszystko tam z lawą związane. Aha, to jest side-scroller taki. Okej, dziwne sterowanie. What the? Dobra, może sam nie będę niszczył tego, co? No właśnie. Aj! Co robi pał? Już się bałem, że to mi zabierze. Że ta lawa. Boję się wychodzić za bardzo do przodu. Okej. O! O! Czy ja teraz nie spartoliłem? No zobaczymy. I jest checkpoint! Jest checkpoint. Nice. Pierwszy dopiero Starcoin. Tu jestem chwilowo bezpieczny, tak? I tu w razie czego mam power-upa. Mhm. Ale po co mi ta moc, wiewiórki? Spodziewam się powrotu. Nie, jednak nie. Fuck! A za dobrze szło. Za dobrze szło. Żeby mi na ryj nie spadło, proszę. No fucking way. O mój Boże. Jeszcze raz, jeszcze. Za pierwszym razem! Maniakalny śmiech! Lawa się nie podnosi, tak? No. Ja chcę tylko dokończyć. Uff. Za pierwszym. Ale jajca! Mamy to! I od razu już możemy się zabrać za... nie wiem co to. Piąty level. Red Hot Elevator Ride. Te pi akorny, te orzeszki, te żołędzie z pi ja zostawiam na... Proszę, niech nie spadnie za bardzo teraz. No! Jak ledwo! Co to? Oh no, znowu to samo. Oh, damn! Po co ja chodziłem? Czy to ja się ześlizgiwałem? Nie umiem powiedzieć. Dobra, na wstępie zginęliśmy, okej, żeby poznać level i jeszcze nie jest źle. Masakra, czyli to nie jest ostatni poziom. Red Hot Elevator, co to za gówno? Ajajaj, obawiam się. Ale to jest już zamek? Ja nie wiem jakby, jak traktować ten level. To jakieś prądy. Okej, Rocky naucz się, żeby padem machać, niekoniecznie schodzić. Czy to porazi całą windę? Nie! Czyli mogę tak robić, żeby... Oh god. Nie mam... Nie pomyślałem. Oh god. Mhm, tak. Co jest z tymi kubami? O mój Boże! Ale kogoś powaliło! A
A ja nie przejdę. Dobra. No. Jeszcze bomby. O Jezu, jakie to jest tragiczne. Jak? Ten teges. Chyba tam to pi musiałem, TTP, wiecie, wcisnąć. O mój Boże. O mój Boże, jeszcze raz będę przechodził ten level, ale już wiecie, chcę chociaż mieć tą jedną monetę, powiedzmy, zapisaną. Tu nie ma checkpointów. Szybko. A czemu on się tak spuścił? Dobra. Dajemy. Robimy to. Robimy to. Jest dobrze. Jest dobrze. Jak skończę ten level, będę zadowolony. No fucking way. Ale jakbym jeszcze dedł od niego. O, dobra. Rozumiem. Jeszcze raz to zrobić, tylko skupić się tylko na tej jednej monecie i kliknąć to P. To wtedy te bloczki znikną i będę miał chwilę czasu, żeby wziąć tą drugą monetę. I to już jest... To już musi być finish tam. Musi! Musi. Musi? Czy nie musi? Zapiszmy, tak. Ale nie idę tu jeszcze. The Final Battle się nazywa poziom. Dobra. Idę po tą drugą monetę. Mam w razie czego grzyba. I muszę pamiętać, że to po lewej stronie było. Kurde, naprawdę. Mocno w lewo. Ej, ja nie zostałem zgnieciony! Nice, bardzo dobrze. Mam drugą monetę. Uff, i mam super grzybka. Dobra, jak nic się nie stanie, widzimy się na końcu. Udało się, przeszedłem. O mój Boże! Pierwszy level był... Widzicie, jakbym wtedy zginął, ale byłbym zły. Pierwszy level był zdecydowanie najgorszy. Zdecydowanie najgorszy był. Ale reszta... No, trudne, ale takie w miarę sprawiedliwe, tak? Ten level na przykład był bardzo fajnie sprawiedliwy. Save'ujemy. No to słuchajcie, the final battle. It's the final countdown. 68 życia. Oh no. On będzie nas gonił? Ojoj, to źle. RIP grzyb. O kurde. Dobra. Grzyb. Nice. Wolałbym jednak coś... Jak ja to zrobiłem? Oh no. Chcecie mi powiedzieć, że on mi nie zadał obrażeń? Nie zadał. Nie zadał obrażeń, nie obrywałem. Ale odbiłem się od jego śmigła i spadłem na dół. To wolałem oberwać, dlatego że jakbym oberwał... Dobra, jest ten zip. Jakbym oberwał i pogrzybę. O, fuck, się pospieszyłem. No, ty debilu. Co ja chciałem powiedzieć? Dajesz. Dobra, najpierw niech on to przejdzie mi tutaj, zrobi. Wow!
Dobra, to nie było złe, to było śmieszne po prostu. Tak mnie odbił, że spadłem na tą monetę. Chodzi mi o to, że jakbym wtedy od niego oberwał i stracił HP, ale by mnie nie odbił, to bym kolizji nie dostał. Wtedy bym zebrał tą monetkę. Czajcie. Dobra. Okej. Odbiłem się od niego. Co za głupi śmieć. Nie mogę mu naskoczyć na łeb. Będę tu trochę tracił życia. Oj, a wiecie co jest najgorsze? Jeżeli walka z Bowserem nie będzie miała checkpointa. No nie będę się wtedy starał o monety, jeżeli gdzieś będzie po drodze checkpoint. Ała. Dobra. Jesus, chłopie. A ja tobie naskoczyć? Jak? Nie będę narzekał. Nie wiem jak. O mój Boże, udało się to. Jak to teraz wygląda? Przeczekam. Mhm. Gdzie jest trzecie? O, jakby mnie on odbił do lawy, ale to byłby rage quit. Obiecuję wam, że to byłby rage quit. Jest checkpoint! Jest. Ale to byłby rage quit. Gdybym wpadł do lawy, że nie wytrzymałem już, po prostu miałem takie parcie, dawaj roki do tych drzwi, ale bym miał. New Super Mario Bros. U Deluxe, walka z Bowserem. Pewnie dwuetapowa, zgaduję. Oh god. Ja nie umiem tego kręciołka, już mnie denerwuje ten kręciołek. Dobra, to będzie dwuetapowe na bank, pod nim muszę przeskoczyć. To jest w klasycznym każdym Mario. Co z nim będzie nie tak? Co będzie z Bowserem nie tak? Coś musi być nie tak. Bardzo się cieszę, że mam power-upy. To są trzy szanse dla mnie, tak? Boję się. Aha. Mamy Magic Koopę. Czy tam Kameka. Albo Kamek. Nie wiem, czy to ona, czy on, czy ono. Po prostu Kamek. Aha, coś będzie tu robione. Będzie duży Bowser albo jakiś wściekły, magiczny. Tylko teraz najgorsze, bo jeżeli faktycznie będę korzystał z tego checkpointa, to za każdym razem będzie taka cutscenka. O, jaka biedna pić! Tego gagatka z tyłu, nie widać go teraz na kamerce, przestępniaka jak widać. Gagatka z tyłu Bowsera żeśmy pokonali, ale jeszcze nie, Bowser! Bowser! Ja cię idę dorwać. O, widzicie? Arena była. No, definitywnie tu będzie drugi etap. No bo nie jesteśmy na wieży teraz. Please. O! No, no! Bowser Jr., dobra. Mhm. Po tej kitce widać, że to jest Bowser Jr. Giga Bowser! I jak? Jak mam walczyć? Proszę wyjaśnijcie. Czy mogę w końcu usiąść na twój wóz, ten śmieszny? Okej, w taki sposób, dobra, no straciłem już jeden HP. Oh no. Nie wiem, czy dobrze robię, uciekając w taki sposób, chyba tak. Oj, spam, uwaga. Ile tego będzie, czy to będzie bardzo dużo? Dobra.
What the fuck? Widzieliście wy to, co się stało? O Jezu, bym w niego wpadł. Szybko w drugą stronę, póki mam szansę. Proszę, powiedzcie, że jeszcze jeden raz i to będzie koniec, i to będzie wszystkiego już koniec. Te bomby mnie jakby, wiecie, nie interesują. Dobra. Nie ma tego aż na tyle, żebym to jakoś musiał specjalnie unikać. No fucking way. No fucking way. I co teraz? No fucking way, kliknąłem R-kę. Kliknąłem R. Chyba za wcześnie po prostu, za późno. Bo on zaczął tą łapą machać, nie spodziewałem się. Serio, to byłby koniec już. Chyba, tak mi się wydaje, że jeżeli to przynajmniej etapu koniec. Tak spartolić tylko ja potrafię, nie może być za ładnie. U Rockiego nigdy w gameplayu nie może być za łatwo i za ładnie. A ja nie mam żadnego power-upa. Dobra, to jest moja druga walka, udało mi się na mini Mario dotąd dotrzeć. Proszę, niech to będzie ostatni raz. Proszę, proszę, po prostu nic więcej. Naprawdę zależy mi, żeby to był koniec już. Tak, 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 tak. Mamy to! Nie oberwałem ani razu w tej walce. Mamy to! Seriously? Jeszcze? Czy nie? Spadł? Czy będzie jakaś trzecia faza? Bo Bowser stoi, Junior. Jest tutaj. Nie trolujcie tylko, nie trolujcie! Nie, 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 nie! Okej, okay, jest nadzieja, że to wszystko. Ale czas się jakby jeszcze skończył. Tak, to jest wszystko? Owaliłem chłopa! Jest! Jest! Udało się, Boże! Fuck you, a nie thank you! Ile ja musiałem tutaj... Ej, nabit jest po prawej. Ile ja musiałem się trudzić, żeby ciebie zdobyć. Nigdy więcej nie u Super Mario Bros. U Deluxe, to będzie moje takie motto życiowe. Oczywiście jeszcze mamy ten jeden dodatkowy świat, co nie? Do przejścia, ale... Tam są krótsze etapy. Trudne, ale krótsze. O, i te dziwolągi całe. Z Bowserem Juniorem, ej! What the shit? I wszystko wróciło do normy, a ten spadł przed wrota? Myślałem, że on sobie do lawy spadł, czy coś. Co, wy spadniecie? Jak on skoczy, to przecież już będzie po robocie. No właśnie. A nie, odlatuje, dobra. Albo i nie. Albo? Odlecicie, czy nie? A, zderzyliście się o jakieś... Nie wiem, co to jest. Wygląda jak tik-tak. Jak kolorowe tik-taki. A, już taki mały pojazd Bowsera Juniora już daje radę. What the fuck? No cóż. Cała zgraja odlatuje. Te bum-bumy całe i te wszystkie te kurde postacie. Jezu! Nie naliczę się, ile tu było naprawdę skipszczonych poziomów. O Jezu. Było dosyć sporo dobrych od razu, żeby nie było. Co, jest jakiś high score? Szczerze? Nie chcę tego robić. Zżygam tym. Szczerze nie. Czy ja to mogę ominąć? Nie. Dobra, to widzimy się za chwilę. Nice, mamy the end. Boże, te kredyty to spokojnie z 3 minuty trwały chyba. I co? Jak to będzie wyglądać? Nabit oczywiście po raz kolejny do rozwalenia, ale jak najbardziej nie będziemy tego robić. Congratulations on completing the game. A star has been added to your save file. Okej. Okay. Za ukończenie gry mamy.
I teraz tak, you can now use the pipes to get to a secret island. Okej, okay. I stamtąd będziemy mogli do Superstar World, chyba to tak się nazywa? Wydostać? A nie, to tutaj! O co tam chodziło? Tamten domek Toada. What the fuck? A, to jest do Superstar Road, okej. No to piękna sprawa, dziękuję. O! You got all the star coins in Peach's Castle. Dobra, dobra, to za tamten świat oczywiście. No i to jest ten kolos tutaj, który nam został do zrobienia. Jesus Christ, ale nie ma jakoś mega dużo etapów. Update your save file. Tak, 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 proszę. Proszę mnie poinformować, że ja przeszedłem grę. Teraz tak, oczywiście, że od razu sobie może zjem tego żołędzia. Patrzcie, mam przygotowane 8 aż. 8 idealnie w razie czego. Będę sobie zapisywał też grę. W razie czego, gdybym miał stracić, powiedzmy, czyli tak, items. I na razie jemy zwykłego piakorna, tak? Nie będę od razu rushował z używaniem wszystkich. Zobaczmy od razu to, tą wysepkę. Secret Island. O co tu chodzi? Bo to nie są te dodatkowe levele. Jak to wygląda? To jest domek Toada? Let's go, zobaczmy. Może coś tutaj potrzebujemy. O, Switch, siema. Czy Mario dostanie Switcha? A, tu są statystyki, dobra. Free up moons collected, co jest? Co to są za rzeczy? Ale mamy informacje. Goal poles reached, with Yoshi, z Baby Yoshi 57. What the fuck? Nabitów 8. Czemu 8? Chyba ich było 7. Nie wiem. I? New Super Mario Bros. Nie, to są kredyty. To serio, to tutaj tylko takie statystyki, wow. No dobra, wracamy sobie do main menu i mamy jedną gwiazdkę w profilu tylko jak na razie. What? Dziwne trochę, no ale okej. Okay. Zacząłem sobie sprawdzać i wiecie co się okazało? Nie mam tego levela zrobionego. Freeling Spine Coaster. Jak ja robiłem tego speedruna, jak straciłem save'a jako ten nabit, to musiałem przegapić jakoś ten level. Dobra, szybka sprawa, robimy to jako nabit, oczywiście tak jak wtedy, więc nic nie ominęliście, to było normalnie w serii. Przechodzimy po prostu, żeby nie bawić się w te nieśmiertelności, bo to jest za głupie. Mamy to, mamy 3 star coiny, teraz pytanie, czy to jest wszystko. I mamy, you got all the star coins in Rock Candy Mines. Okej. Okay. I dzięki temu też mamy tutaj level do zrobienia i dlatego jeden był zablokowany. Mamy wszystko... Co? A, że wszystko do Peach Castle żeśmy odblokowali. Mamy drugi Starcoin. I mamy wszystkie Starcoiny ogółem, to trzeci, dobra. I to jest wszystko. No to moi drodzy, żeby czwartą gwiazdkę odblokować, musimy przejść Superstar Road, a piątą, żeby po prostu wszystkie Starcoiny zebrać w tym Superstar Roadzie, więc to już zostanie ostatni nam świat. I ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i hej hej.